W naszej kampanii wyborczej mówimy bardzo jednoznacznie. Europosłowie wiosny będą ambasadorami i ambasadorkami małych i średnich miast. Bolesławiec jest takim średnim miastem, które zasługuje na więcej uwagi ze strony europarlamentarzystów. My, jeśli bolesławianie dadzą nam tę szansę, otworzymy tutaj biuro nie tylko po to, żeby ono było, ale żeby służyło mieszkańcom, lokalnym organizacjom pozarządowym. Będzie to także Centrum Edukacji Europejskiej, bo uważamy, że ta wiedza o Unii jest ciągle za mała i dlatego te radykalizmy pojawiają się w Europie, a temu trzeba przeciwdziałać. Ta kraina zawsze była bardzo gościnna, tutaj wszyscy są skądś i uważam, że wrocławianie, opolanie, dolnoślązacy, ludzie z Opolszczyzny na pewno z otwartym sercem przyjmą osobę, która jest kompetentna, która jest wykształcona, która zna Unię Europejską, która zna Brukselę, sam tam pracowałem przez wiele lat, która działa na rzecz praw człowieka, bo takim działaczem społecznym jestem. Moje skojarzenia z Bolesławcem to przede wszystkim ceramika, sławna na cały świat. Sam mam w domu kolekcję tego typu artefaktów i chwalę się nimi przed moimi zagranicznymi znajomymi. Na pewno też będzie dobrze wyglądała na półce w Parlamencie Europejskim. Na jakie poparcie pan liczy Bolesławca? No cóż, na pewno spore, dlatego że Dolny Śląsk i Opolszczyzna to są te miejsca w Polsce, gdzie mamy wysokie poparcie. Liczymy na między 15 a 20%. Drodzy bolesławianie, wiosna to jest ta oferta, która jest dla was atrakcyjna, która przynosi świeże powietrze, która przynosi energię dla Polski, Bolesławca i dla Europy. Głosujcie na nas.